Witam Was bardzo serdecznie. Lubię przyjeżdżać do Łowicza. Witam z sentymentem do tego miasta. Znam Łowicz od wielu lat. Chodziłem tu do szkoły dawno, ten w 70-tych latach. Teraz jeszcze kościół jest, także tym bardziej z przyjemnością przyjeżdżam do Łowicza. Mam tu dużo znajomych. Najdłużej chyba z Byszka znam z tego towarzystwa. Tak, przez 20 lat się znam. Dobrze, taki w tygodniu, kiedy wiedziałem, że już wiedziałem trochę wcześniej, że będę przyjeżdżał do, przyjadę do Łowicza w tą niedzielę, modliłem się, tak miałem jakieś kilka myśli odnośnie co powiedzieć. Gdzieś tam jakieś drobne notatki robiłem. Wczoraj jeszcze jak byłem na modlitwie w zborze u nas, miałem trochę takiego czasu wolnego, bo w domu nie bardzo mogłem to robić. Przyjechała rodzinka, są dzieciaki, jest hałas i tak dalej, także przychodziły takie myśli i modliłem się, Boże, daj coś dla Łowicza. Jeżeli ktoś jest dla Łowicza, powiem, nie wiem, w swojej pasterskiej posłudze wygłosiłem, nie wiem, setki kazań, chyba 20 lat jestem pastorem i mówię, może coś odgrzać tam, ale nie, bo tak się nie robi, tak? Ale może czasami coś Bóg kładzie na serce. I przyszły takie dwa fragmenty z Bożego Słowa, które chciałbym jakby przytoczyć i nawiązać do tego z trzema historiami z mojego życia, które jakby będą nawiązywały do tego. Pierwszy fragment jest w psalmie 103. Michał już był przygotowany. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Będziemy czytali jeszcze dalej, ale chciałem podkreślić te słowa. Nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Drugi fragment będzie też o tym mówił, żebyśmy nie zapominali o pewnych rzeczach, o Jego dobrodziejstwach, bo to jest ważne. I Biblia nas do tego zachęca. Dlaczego nas do tego zachęca? Bo mamy tendencję do zapominania. Szczególnie o tych dobrodziejstwach. O złych rzeczach łatwo nam gdzieś wspominać, wypominać i gdzieś sobie przywołać na pamięć, ale te dobre rzeczy gdzieś nam umykają i Biblia nas zachęca, żeby nie zapominać. Nie zapominać, przywoływać sobie na pamięć, powtarzać, bo to jest coś bardzo ważnego. I tutaj zobaczcie, co on mówi. Co to są za dobrodziejstwa? On opuszcza wszystkie winy Twoje. Leczy wszystkie choroby Twoje, moje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Czy to są dobre rzeczy? Same dobre rzeczy, tak? Bóg to robi. I że Bóg mówi, nie zapominajcie o tym. Wspominajcie to, pamiętajcie o tym. Ale wiecie, co tutaj taki jest Dawid, to jest psalm Dawidowi. Dawid mówi, błogosław duszę moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego Świętemu. I ja wiesz, zastanawiam się, kto mówi do kogo, bo on mówi do kogoś, nie? Czyli tutaj duch Dawida mówi do duszy Dawida. Zobaczcie. Błogosław duszę moja Panu. Tak. Duch Jezus mówi o duchu. Duch jest ochotny. Ciało jest mdłe. Ciało jest mdłe, ciało jest słabe. Lubi polemikować, tak. Ale duch jest ochotny. Duch jest ochotny. I tutaj duch wzywa duszę do błogosław. Błogosław duszą moja Panu. Błogosław. I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Nie zapominaj. Ja powiem później troszeczkę trzy takie dobrodziejstwa, które doświadczyłem w życiu z Bogiem, które wszystkie wydarzyły się w latach 90., kupę lat temu. I do tej pory je pamiętam. Do tej pory pamiętam, bo to były znaczące dla mnie i przypominam je sobie, przywołuję na pamięć, szczególnie w tych jakichś kryzysowych momentach, kiedy jest słabo, kiedy jakby nic się nie dzieje, kiedy gdzieś człowiek traci wiarę. Przywołuję to sobie na pamięć. Tu psalmista prosi o to. Wzywa do tego. Błogosław, dusza moja Pana. Nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. I list do Hebrajczyków, 10 rozdział.
od 32 wersetu. Przypomnijcie sobie dni poprzednie. Znowu autor nawiązuje tak. Przypomnijcie sobie, co było kiedyś. Wróćcie pamięcią. Kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawiani publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi tak się obchodzono. Cierpieliście wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież swojego mienia. Ilekroć to czytam, zastanawiam się z tego fragmentu, zawsze grabież swojego mienia przyjmować z radością. To jest naprawdę, jest powód tam, tak? Bo wiecie, gdzie macie majątność tam w niebie i tak dalej, i ten majątek dla nich w tym momencie, kiedy się nawrócili, kiedy Bóg był blisko, kiedy wszystko się tak dobrze działo, strata majątku nie miała żadnego znaczenia dla nich tutaj. W tamtym czasie, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą, nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Autor pisze do ludzi, którzy gdzieś mają kryzys wiary. Kryzys wiary, gdzieś są w jakimś dole, gdzieś wątpią. I on ich nawołuje. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, jak to było kiedyś. Jak to było kiedyś. I mówi do tych ludzi, nie porzucajcie ufności waszej, czyli nie odwracajcie się, nie odchodźcie, nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. I nawołuje ich do wytrwałości. Ale co im pomoże w tej wytrwałości? Przypominanie sobie dobrych rzeczy, tak jak ten psalmista w Psalmie 103. Przypominanie, przywoływanie sobie na pamięć dobrych rzeczy, które doświadczyli z Bogiem. Myślę, że każdy z was na tym miejscu ma kilka takich przeżyć z Bogiem, które pamięta. Pamięta, są żywe, które minęło wiele lat, ale one są żywe i można sobie przywoływać na pamięć. I ja powiem o trzech takich wydarzeniach. Może być chronologicznie. Pierwsze z nich to rok 1997. Wynajęliśmy budynek na ulicy Łowickiej. Zbyszek tylko i Ania pamiętają to miejsce. Te lata może nie, bo jeszcze się nie znaliśmy. Wynajęliśmy budynek, to jest po byłej parowozowni. On był w bardzo takim kiepskim, zaniedbanym stanie. Nie było tam bieżącej wody, nie było ogrzewania. Trzeba było to remontować. Prowadziliśmy się, tam była jedna duża sala, jedna taka mniejsza dla dzieci, wielkości mniej więcej tej. I jeszcze takie mniejsze pomieszczenie. I my, tak jak mówi księga Nehemiasza, przystąpiliśmy do remontu, trzeba to wyremontować, tak? I Nehemiasz mówi, lud ochoczo pracował na początku. Zaczęliśmy to remontować. To był wrzesień, koniec września zaczęliśmy to remontować. Wodę bieżącą trzeba było nosić tam z sąsiedniego budynku, około 30 metrów przynosić tutaj i robić. Było nas około może 10 osób chętnych do remontu. Wiadomo, wszyscy pracowali, bo to robiliśmy to po pracy albo w sobotę. Minęło tydzień, może dwa, ale z każdym dniem ubywało tych ludzi. Jedna osoba, jest nas mniej, następnego tam dnia nie ma, dwóch, trzech. I minął mi się, że nie cały miesiąc, tak się wziął, zostałem sam. Spotkania robiliśmy w sali obok. W sali dla dzieci, że pamiętasz tą salę, taka dla dzieci, ona była też do remontu, ale jeszcze udało się tam prowadzić nabożeństwa. Nabożeństwa odbywały się tam, a tutaj trwał remont. Zwykle remont wygląda tak, że na podłodze, taka z podłoga leżały papiery, tynk spadł, zrzucaliśmy ten tynk i początek remontu zwykle wygląda tak, że jest gorzej niż jak zaczęliśmy ten remont, tak? Bo to jest brud, kurz, w oknach kraty, stare jeszcze drewniane to okna, siatki i tak dalej. No wyglądało to okropnie. Wyglądało to okropnie, ale po tych, no mówię, dwóch, trzech tygodniach zostałem sam. Po pracy przychodziłem, czasami brałem urlop, robiłem to, przetrwale po prostu. Dzień po dniu
dopóki nie skończyła się woda. Skończyła się woda, bo zakręcili, bo było już zimno, może grudzień, zakręcili wodę w tym budynku, nie mogli jej brać. No to co się robi z wodą? Bierze się śnieg w wiadro, przynosi się do pomieszczenia. Tam był piecyk gazowy i się stawia. No i wodę stąd pozyskiwałem, tak? Ale wiecie, ja nie narzekałem i do tej pory nie narzekam, że tak się wydarzyło. Nie krytykowałem nikogo i tak dalej. Robiłem swoje. Tak, przynosiłem sobie magnetofon, włączałem jakieś kazanie, jakąś muzykę. Miałem tam dobry czas. Powoli sobie skrobałem. Nie jestem jakimś budowlańcem, ale no, umiem skrobać ścianę i tam coś tam porobić. Gładzi nie umiem robić, nie? Ale nie potrzeba tam było gładzić. I cały czas, to trwało kilka miesięcy. Tydzień po tygodniu gdzieś ta robota posuwała się. W każdą niedzielę przed albo po nabożeństwie, bo te sale przylegały do siebie, można było zajrzeć. Ci, którzy przychodzili na nabożeństwo, zaglądali do tej sali, która była remontowana i podziwiali, jak idą roboty naprzód. Na szły wolno. No to tak na początku było takie, no powoli idzie tam jakoś tam. Następny, tydzień następny, ale mijały tygodnie i zaczęło coś już być widać, tak? Czyli później już te papiery zostały sprzątnięte z podłogi, gdzieś pojawił się tym, ale to mówię, trwały miesiące, to była zima. Nie wiem, 3-4 miesiące to trwało, może całość. Bo nie robiłem tego za dzień, tak mówię, do skoku, jakiś urlop, jakieś popołudnie. Robiłem to i zaczęło coś już wyglądać z tego pomieszczenia. Było pomalowane, część lampery już była też lekko pomalowana, podłoga jeszcze nie była pomalowana. I już przyłączyły się dwie osoby do tej roboty, kiedy już na tym etapie to było. Ludzie przychodzili co niedziela, każdy zaglądał, oglądał i w tym momencie przyłączyły się dwie osoby, z którymi już we trójkę razem dokończyliśmy ten remont. Trzeba było pomalować podłogę i lamperię i tak dalej, nie było. I wszyscy byli zadowoleni, przeprowadziliśmy się do tej sali. I wiecie, to jest wydarzenie, które trwało ileś tam miesięcy. Nie byłem jeszcze wtedy pastorem. Byłem członkiem zboru, tak. Co mnie nauczyło to wydarzenie? Nie, Czesław przyszedł. Bogdan, takie słowa usłyszałem od Boga, bądź wytrwały po prostu. Ten, kto wierny jest w małym, da się więcej, tak? I bądź wytrwały, tak? Rób swoje po prostu. Jeżeli inni się nie przyłączą, trudno. Rób swoje. Tak jak mówi Biblia 3 do Koryntian, 5 rozdział, 2 do Koryntian 5:10, nie, że każdy odbierze zapłatę za uczynki swoje, dobrane w ciebie, dobre czy złe. Ja odbiorę zapłatę, tak? Za swoją pracę. Każdy odbierze zapłatę za swoją pracę. I to mnie nauczyło tego, że bądź wytrwały. Druga rzecz, którą jeszcze z tej całej lekcji zrozumiałem, z tej historii, nie to, co duchowe jest pierwsze. Najpierw to, co cielesne, później to, co duchowe. I podobną sytuację miałem, kiedy czasami jeszcze, myślę, że czasami do tej pory przeżywam. Że kiedy prowadząc Kościół i rzeczy nie dzieją się tak, jakby byśmy chcieli, tak jak nie dzieją się, jakby chcieli zborownicy, że to powinno wyglądać tak i tak. Ja zrozumiałem po tej historii, tej, która wydarzyła się w sobie, rób swoje. I wierzę, że tak się działo później, nie? Kiedy robiłem swoje, kiedy zaczęło coś się wyłaniać z Kościoła, kiedy pojawiły się jakieś służby, pojawiły się jakieś rzeczy godne uwagi, ludzie zaczęli się przyłączać do tego. Były takie czasy, że dużo osób stało z boku, przyglądało się, krytykowało i nie było jakiegoś wsparcia. Nie? Ale po tej historii wiedziałem, bo rób swoje, bądź wierny w tym, a coś może dobrego się wydarzyć. I wiecie, mi się przypomina na pamięć najbardziej chyba znana historia ze Starego Testamentu, Dawid i Goliat. Znacie, każdy zna tę historię, nie? Dawid miał sen. Śniło mu się, że pójdzie i pokona Goliata tego dnia. Tak było? Nie tak było, tak. Dawid po prostu wykonał polecenie ojca. Ojciec mówi, idź zanieś braciom jedzenie. I znalazł się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i zrobił swoje. Ojciec jego, ten ziemski, nie miał pojęcia, że to się wydarzy, ale ten niebiański ojciec wiedział, co się wydarzy tego dnia, tak? Dawid był wierny.
najpierw pas trzody ojca, później wykonał polecenie ojca i znalazł się w tym miejscu. I myślę, że tak się wydarzy w naszym życiu, będzie się wydarzało, tak, że będziemy robili pewne rzeczy. I tak się, jak wydarzyło się w moim życiu, nie? Pewne rzeczy robi się po prostu, drobne rzeczy, dzień po dniu. I to jest wytrwałość, tutaj wzywa nas do wytrwałości. Bądź wytrwały, nie porzucaj swojej ufności, rób to. A przyjdzie czas, tak, przyjdzie czas i znajdziemy się w pewnych okolicznościach, gdzie zaczną się dziać przełomy, jakieś potężne rzeczy. Ale mamy robić dzień po dniu, być z Bogiem. Druga historia. Pierwsza historia nauczyła mnie, bądź wierny w małym, bądź wytrwały, rób to, na co natrafi twoja ręka, rób to w miarę swoich możliwości. Kiedy coś zacznie się wyłaniać, inni się przyłączą. Inni się przyłączą do tego. Kiedy często tak jest, kiedy nic nie ma znaczącego, gdzieś ludzie stoją, przyglądają się, czasami jeszcze krytykują. Druga historia, też taka znacząca, wydarzyła się w 1996 roku. Pamiętam dokładnie ten rok, bo to była konferencja z Derekiem Prince'em w Londynie, na której byłem. Ale to nie historia o Derek Prince'ie akurat. To był rok, my zaczęliśmy kościół w Skierniewicach w 1994 roku. W 1994 wynajęliśmy salę jeszcze nie tam na Łowiski, jeszcze w innym miejscu. I tam była grupa młodych ludzi, było że około 10 osób, nawróconych mniej więcej w jednym czasie. Powiem tak, jeden mądrzejszy od drugiego. Wiecie, jak... Ja zawsze podkreślam to, że żałuję, akurat tak się wydarzyło, nie? Ale chciałbym, czy może życzyłbym sobie, żeby między nami, tymi 10 osobami, był ktoś starszy w wierze, po prostu jakiś 50-60-latek, długo w wierze, który ma jakieś doświadczenie i by nas poprowadził. Nie? My byliśmy pionierami, uczyliśmy się, jak żyć w Duchu Świętym, jak prowadzić Kościół, uczyliśmy się, gdzieś jeździliśmy na konferencje i coś tam dopadł, jakąś książkę inną i ścieraliśmy się. Cały czas tam były różne podziały, różne historie, gdzieś czasami jeździliśmy przez jakiś okres, jakaś grupa jeździła do Żartowa, tu się spotykała w Skierniewicach, cały czas coś się działo. I wiecie, ten mój taki czas, ja wróciłem się w 1992 roku w Sylwestra, to minęło 3 lata, miałem początek, bardzo dobry czas, kiedy naprawdę czułem Bożą obecność, kiedy Boże Słowo, po prostu chłonąłem Boże Słowo. Każdy wieczór, ja tylko czekałem, aż dzieci położą się spać, że będę mógł. I w tym czasie jeszcze przychodziło do nas dużo gości. To wieczór, dopiero wieczór, z dziećmi coś i tak dalej. W 10 godzina mogłem sobie poczytać. Wcześniej nie było czasu. Ale chłonąłem, pragnąłem, siedziałem może do 12 w nocy. Rano wstawałem, miałem też do pracy, wstawałem o 5, czytałem, modliłem się. Czułem się taki naprawdę nabuzowany, ale przez ten rok 96 podziały, różne historie, różnego rodzaju zniechęcenia. Kiedy przychodził wieczór, to się powoli mnie zaczęło. Chciałem się spać. Wcześniej miałem ochotę, żeby czytać. Czułem się zśnięty, zmęczony, zniechęcony. I trwało to dzień po dniu, tydzień po tygodniu. I mówię, że coś jest nie tak. Prosiłem ludzi o modlitwę. Bo czułem się w jakiejś depresji, jakimś. Pomodliło się o mnie parę osób, czy na spotkaniu, czy coś. Pomagało to na godzinę, dwie. Następnego dnia było to samo i ciągnęło się to, ciągnęło. I pojechałem na tą konferencję z Derekiem Prince'em. 4 dni może była ta konferencja. Też fajny klimat, fajna atmosfera, fajne słowo, modlitwa. I czułem się podniesiony, zachęcony. Ale kiedy wróciłem do domu, znowu to mówię, opadło na mnie, ale to tak czułem się z tygodnia na tydzień, z miesiąca coraz bardziej źle, w sensie senności, takiej apatii, braku wiary i to się nastało. Trwało to myślę, że więcej jak pół roku. Któregoś dnia czułem się jakoś pobudzony, zdenerwowany całą tą sytuacją. Mówię, tak nie może dalej być, to nie jest w porządku. Ja mówię, przypominam sobie te wcześniejsze dni, kiedyś na wrócinie, kiedy było tak, a tu coś się dzieje, modlą się, nic się nie wydarza. Któregoś wieczoru poszedłem do pokoju obok.
zamknąłem drzwi i zacząłem się modlić. Modlitwa trwała może z pół minuty, może minutę. Zacząłem w takiej naprawdę determinacji, złości ogłaszać z listu do Tymoteusza. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, strachu, ale mocy, miłości, trzeźwego myślenia. W fizyczny sposób poczułem, jak schodzi ten coś. Schodzi w ten sposób. Całkowicie to może 10-20 sekund. Odeszło wszystko w jednym momencie. Coś, co trwało pół roku, może dłużej, coś, co inni próbowali modlić się o mnie, nie odchodziło. Coś wydarzyło się. Przeżyłem coś z Bogiem. To jest sytuacja, czegoś mnie nauczyła. I wiecie, ja zrozumiałem coś z tego, dlaczego Bóg mnie nie uwalniał przez tych ludzi, których nauczono, którzy modlili się o mnie i tak dalej. Ja zrozumiałem, że Bóg nam, to jest Twoje życie. Ty musisz walczyć o swoje życie. Ty masz autorytet, Tobie dam autorytet. I pół roku w tej sytuacji trwałem i czegoś się nauczyłem, wiecie. Czegoś się nauczyłem. Przeżyłem ciężkie chwile, ale powiem Wam, że naprawdę coś, co wtedy doświadczyłem, trwało 10 sekund dosłownie, czy 20 sekund. Czułem, jak to schodzi w ten sposób, tak coraz niżej, niżej od głowy i czułem się całkowicie wolny. Całkowicie oczy niesenne i tak dalej. Co jakiś czas próbowało mnie odlować z powrotem. Ale już wiedziałem, co robić, tak? Że to ja po prostu, nie chodziłem, nie szukałem modlitwy, bo wiedziałem, że to jest moje życie, moja odpowiedzialność, nie? I to jest kolejne doświadczenie, które ja sobie przywołuję na pamięć. Przywołuję. Nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw tego, tak? Nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw. Wiesz, że to po prostu Bóg mi udzielił autorytetu, tak? Że to nie jest po prostu, że moja siła coś sprawiła, tak? Że to Bóg był obecny w tym. Bóg był obecny w tej sytuacji. Pamiętam tą historię, tak? 96 rok. Trzecia historia. Rok 1990. Jestem ateistą. Mam 30 lat. Jestem ateistą. Przychodzi do mnie kolega. Też ma tyle czasu. Chodziliśmy razem do podstawówki. I mówi mi o Bogu. Mówi mi coś o Bogu. Ja jestem ateistą. Jak mogę przyjmować takie rzeczy? Tym bardziej znam człowieka od takiego, bo powiedzmy, do podstawówki. Dużo głupot goś trzymało przez całe życie. Mówię, kolejna głupota jakaś i to unikam ludzi, kiedy przychodził. No to ja starałem się gdzieś tam wyjść, albo jak wiedziałem, że przyjdzie, no to gdzieś wychodzić z domu i tak dalej. Ale był natrętny, zmęczył mnie, znudził mnie. W końcu powiedział, wiesz, jest takie spotkanie, tam Biblia pod namiotem, to może byś poszedł. Ja tak opierałem się, ale był natrętny. Poszedłem na to spotkanie, Biblię pod namiotem, namiot wielkości, może tylko pomieszczenie, stary wojskowy namiot, krzesełek może tyle, co tutaj na tej sali, telewizor stał, odtwarzacz VHS, chłopak z gitarą jeden, taka brawa. Dla mnie to było coś nowego, bo ja chodziłem czasami do kościoła na śluby, pogrzeby, kościoła ortodoksyjne, no to tam organy, taki dostępna muzyka, to było coś dla mnie, ale no jestem ateistą. I był alkoholik, opowiada swoje świadectwo, że no, pił, mówi, że się mówi, to ruina, ale Bóg, Jezus, mówi, go wyciągnął, opowiada, mnie to budowało, bo ja w tym czasie byłem rozrywkowym człowiekiem, popijałem sobie i tak dalej. Czułem już takie początki jakiegoś uzależnienia, coś. Przesadzam. I słuchałem tego z chęcią. Później wyświetlili film Krzysztof Sztylet. Ktoś oglądał Krzysztof Sztylet. No wiadomo, czarno-biało, ja to dość kiepsko, ale oglądałem to, trwało spotkanie, trwało może ze 3 godziny może. Tam jeszcze były jakieś pieśni, ktoś jeszcze opowiadał. Później było, no teraz wiem, że to było wezwanie do nawrócenia się. Ja nie wyszedłem wtedy, bo jestem ateistą przecież. Tylko tak mu wysłuchałem, fajne było, ciekawe. Ale co się wydarzyło, to spotkanie, które jest no, przełomowe w moim życiu. Wyszedłem z tego spotkania i później odczuwałem, teraz wiem, że to była obecność. Wtedy nie umiałem tego opisać, nie umiałem tego określić, co to, bo jestem ateistą, tak powiem. Ale czułem przez 2 tygodnie, to trwało około 2 tygodni, Bożą obecność, taką
Boże, a czułem, że ktoś mnie kocha, ktoś mnie akceptuje, ktoś ma dobre myśli o nas. Teraz to jakoś mogę jakby zdefiniować, bo znam Boże Słowo. Wtedy nie umiałem tego określić, ale czułem, mi to tak dobre to było, tak miłe, tak przyjemne to było. I trwało to jeszcze może... Ten stan minął po około 2 tygodniach. Później wszystko jakby wróciło do normy takiej, powiedzmy, czyli ja to moje normalne życie i tak dalej. Ale to było naprawdę coś... Takie przeżycie. Ja wtedy mieszkałem, to było 3 lata po ślubie, mieszkałem z rodzicami, w jednym pokoju, mieszkaliśmy z żoną i z córką i żadnej jakby przyszłości. Nie? Tak, no pracuję na poczcie, żona po oczy, tam no nie ma żadnej tam, no pracujemy jakieś to życie, z dnia na dzień takie sobie. Ale no, kiedy poczułem tą Bożą obecność, czułem, że jest coś więcej, że ktoś interesuje się moim życiem. Naprawdę było to tak cudowne i czasami później, kiedy nauczyłem się pokutę na roku później, po tym wydarzeniu, to tyle trwało jeszcze. I kiedyś jeszcze chodziłem na imprezę, kiedy powiem tak, po pijaku opowiadałem o Bogu, że Bóg istnieje, ludziom opowiadałem, będąc jeszcze ateistą, tak, opowiadałem, wiesz, byłem na spotkaniu i opowiadałem o tym przeżyciu, nie? Że coś się wydarzyło. Tak? I to mnie trochę zatrzymało. I później nastąpił Sylwester, 92 rok Sylwester, w domu wierzących poszedłem na tego Sylwestra. Do tego znajomego, który mnie znudził, poszedłem na Sylwestra, do niego tam się nawróciłem. Tak. I mówię o tych 3 wydarzeniach. Było ich jeszcze może kilka więcej mógłbym przytoczyć, takich, które przywołuję sobie na pamięć, bo są ważne. Bo są ważne i wiem, że przypominają mi, że jest Bóg, że Bóg jest miłością, że się o mnie troszczy, tak? Że jest dobry, że mimo, że nie doświadczam czasami takiej Jego obecności jak przez te 2 tygodnie, bo to czułem no, w fizyczny sposób, to miód na serce to było. Nie odczuwam takiej, jeszcze nigdy, no, nawet po nawróceniu, po jakiejś długiej modlitwie, odczuwałem jakieś dobre poruszenie, ale w taki sposób, w taką skalę jak wtedy, nie, jeszcze nie. I przywołuję sobie na pamięć właśnie w kryzysowych momentach, kiedy tak jak ci, nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę, tak? Nie porzucajcie. Przychodzą momenty, kiedy by się coś chciało, jak to powiedział premier, to Cimoszewicz. A może by tak rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady? Jego hasło. Czasami takie są, przychodzą myśli, tak? Miałem parę razy może takie myśli w mojej historii pastorskiej, tak? Może by tak rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady, może tak zostawić. Ale zawsze przywołuję sobie te myśli, nie? Boże, to Ty zacząłeś, nie? I taka myśl jest ważna. Ktoś powiedział, to nie pamiętam, kto to powiedział. Jeżeli przyjdzie Ci na myśl, żeby coś porzucić, to zastanów się, dlaczego to zacząłeś. Ważna myśl. Pomyśl, dlaczego to robisz. Tak? Jeżeli Bóg Cię do tego powołał, jeżeli jest to zlecenie od Boga, to nie zostawiaj tego. Jeżeli sobie to wymyśliłeś i ludzie się tam popchnęli, to lepiej to zostawić, bo to nie będzie miało błogosławieństwa, tak? Ale jeżeli chcesz coś porzucić, to zastanów się najpierw, dlaczego zacząłeś to robić. Czy był w tym Bóg? I będzie Cię prowadził krok po kroku, dzień po dniu, tak jak prowadził Dawida na pole bitwy, żeby zanieść jedzenie swoim braciom. On nie miał więcej roboty tam. Jego zadanie było zanieść jedzenie swoim braciom, pójść tam. I on tam był i coś rzeczy się wydarzyły, widział, rozmawiał i działy się piękne rzeczy. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przed tych, z którymi się tak pochodzono. Cierpiliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co wiedzą. Temu tyle, tak. Mogę pomodlić się tak o...
o nas, o siebie też. Bo potrzebuję tego. Sam potrzebuję tego słowa, potrzebuję sobie to odświeżać, potrzebuję wracać myślami do rzeczy, które Bóg czynił w moim życiu. Mam myśleć o tych, które są zapisane tam w Psalmie 103, ale też wracać do tych naszych, które my osobiście przeżyliśmy. My osobiście, myślę, że one bardziej, jeszcze bardziej po prostu będą, że nas budowały, zachęcały, przybliżały do Boga. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś dobry. Że jesteś dobry. Nie ma u Ciebie żadnej odmiany, ani chwilowego zaćmienia. Ty rozpocząłeś we mnie i w każdym z nas to dobre dzieło i masz moc dokończyć. I wierzę, że dzisiaj nas zachęcasz. Szczególnie tych, którzy gdzieś wątpią. Żeby nie porzucać swojej ufności, która ma wielką zapłatę. Zachęcasz nas do wytrwałości. Zachęcasz, aby rozmyślać, rozważać Twoje dzieła, Twoje dobrodziejstwa, Twoje rzeczy, które czyniłeś. Abyśmy tak jak widziałeś do Filipian, przez Pawła, myślcie tylko o tym, co poczciwe, co sprawiedliwe, co jest cnotą, co jest godne pochwały. I mówisz przez Pawła, aby czynili to, czego nauczyli się od Niego. Bóg pokoju będzie z Wami. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. I błogosław duszą moja Panu. Mój duch, duch Dawida też tak mówi, żeby błogosławić Panu, bo jest dobry, bo jest dobry. Niech nasza dusza to przyjmie. Niech nasza dusza to przyjmie. Kiedyś, nie wiem, jakiejś konferencji ktoś powiedział, no i co teraz robimy? No jak to co? Tańczymy. Duchy zapraszają duszę. I tańczymy. Amen. Amen.